Siluet America zaprezentowało swój nowy produkt – automatyczny podajnik do arkuszy. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie dedykowane do ploterów hobbystycznych. Czemu służy podajnik? Jego zadaniem jest automatyczne podawanie arkuszy papieru pod rolki plotera, co pozwala na jeszcze większą automatyzację naszej pracy. A mówiąc inaczej, możemy załadować kilka arkuszy, na przykład naklejek, które chcemy wyciąć, ustawić ilość ich powtórzeń w programie, a ploter sam będzie je wciągał i wycinał arkusz po arkuszu, bez naszej interwencji. Podajnik występuje w dwóch wersjach, większej, obsługującej format A3, A4 i letter. Możemy go zamontować w ploterach KMO 4, KMO 4 Plus i KMO 4 Pro oraz mniejszej, obsługującej format A4 i letter. Użyjesz go z ploterami KMO 4 oraz Portrait 3. Co możemy wycinać za jego pomocą? Przede wszystkim dedykowane materiały producenta, takie jak papier do naklejek w wersji białej, przeźroczystej, brokatowej czy holograficznej. Możemy także wycinać papier techniczny czy fotograficzny o wyższych gramaturach. Oznacza to, że możliwe jest wycinanie za jego pomocą już nie tylko naklejek samoprzylepnych na materiałach podkładowych, ale także tzw. cięć pop-up na grubszych papierach, a to wszystko bez użycia maty. Jak zamontować podajnik? Zaczynamy od otwarcia jego nóżek. Ustawiamy na białą podkładkę, na której umieszczamy ploter tak, aby nie przesuwał się podczas cięcia. A następnie nakładamy podajnik z góry. W zestawie mamy także dwa kable USB. Krótszym łączymy ploter z podajnikiem, a dłuższym podajnik z komputerem. Mamy także kabel łączący podajnik z ploterem i zasilaczem Siluet. Gdy podajnik jest już przygotowany, uruchamiamy sprzęt, klikając Power na obu urządzeniach. Pomimo, że ploter ma wbudowany moduł Bluetooth, nie możemy z niego korzystać, jeżeli pracujemy z podajnikiem do arkuszy. A o czym warto pamiętać? Do podajnika wkładamy maksymalnie 20 arkuszy papieru, ale ich łączna grubość nie może przekraczać 4,4 mm. Do podajnika nie wkładamy także całej ryzy papieru naraz. Staramy się, aby każdą ze stron rozdzielić, aby nie były naładowane elektrostatycznie, przez co nie zostały razem wciągnięte przez podajnik. Ważne także, aby wkładane arkusze nie były powyginane w żadną stronę. Pora ustawić parametry w programie. Mój wzór pobrałam z polskiej strony ze wzorami SVG cuttingspace.com. Link zostawiam Wam w komentarzu. Ustawiam znaczniki do opcji Print and Cut i drukuję 10 arkuszy na drukarce. Następnie przechodzę do zakładki Wyślij, wybieram parametry cięcia dostosowane do papieru samoprzylepnego Siluet i na dole strony zaznaczam ilość powtórzeń cięcia. Klikam Wyślij. Do podajnika wkładam wydrukowane arkusze papieru samoprzylepnego. A po chwili podajnik zaczyna aplikować arkusze, a ploter rozpoczyna proces cięcia. Po zakończonym procesie wyciągam arkusze z tyłu podajnika w przypadku plotera Portrait lub z przodu, jeżeli wycinam na KMO 4.
Mam nadzieję, że ten film Ci się spodobał. Daj znać w komentarzu, jakie są Twoje odczucia. Zostaw też koniecznie łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami.